Jestem, ale widzę, że. Siema, słyszycie mnie? Widzę, że tu coś dalej jest nie to. Coś, oni mają problemy z internetem jednak. Mój dostawca ma problemy. Bo poszedłem do kuchni po piwo, wracam, patrzę, a na routerze się pali tylko jedna dioda. Ale dobra, wróciłem, zobaczymy. Mam nadzieję, że się nic nie wywali. Jak się wywali, to nie robię live'a. I zadzwonię tam do nich. Ale lepiej, żeby kurde popełnili samobójstwo, będzie mnie bolało. Dobra. A póki co gramy. Oj, na jednym piwie się nie skończy. Chyba. Powiem wam tak. Nie jestem zadowolony z tego internetu póki co. Poprzedni miałem światłowód 100 mega. Zadzwonili do mnie tam po jakimś czasie, że muszę wziąć 300 albo po prostu zrezygnować i szukać innego dostawcy, bo 100 jest już archiwalne i najniższy jest 300. I na tym 100 megowym nigdy nie miałem problemu. Przez 3 albo i 4 lata, może tylko raz nie było internetu, ale na chwilę tylko. Więc stwierdziłem, że śmiało mogę przedłużyć sobie, nie? I od kiedy mam ten 300, to już z 4 czy 5 razy się taki numer wydarzył. Więc słabo to widzę. Gdybym wiedział, że takie cuda będą się działy, to bym chyba rozważył zmianę dostawcy. Ale i tak do nich zadzwonię później. Ich opierdolę i powiem im, co myślę o nich, bo ja nie wytrzymam, żeby tak bez echa się to rozeszło. Ale to po live'ie. Mam nadzieję, że już nie będzie problemu. Co przynajmniej przez 2 godziny. Dobra, idziemy do Gaziego. Tu po drodze zrobiłem sobie tylko safe house. Jest tu coś fajnego? Już tak się wysypałeś? Nie ma nic. No ale teraz nie tnie, nie? Wiesz, za co tu było przyczyną? Zanim internet jeszcze padł, nie? Bo to, że internet się wysypał, to jest inna bajka, ale synchronizację pionową wystarczyło włączyć. Żeby zamiast 170 FPS-ów było... Było stałe 75 i od razu przestało ciąć. Fakt, że się potem internet wysypał, ale to już jest inna bajka. Nie ma, kurde, tutaj wchodzenia do mnie. Nie trafiłem. O, ty gnoju. A ten musiał mnie użyć. A ten się sam tutaj zaczepił. Ja go... Nawet go nie dotknąłem. Halo, czaty, żyjecie? Czy znowu mnie nie ma, ja gadam do siebie? Chociaż jedynkę niech ktoś wyśle na czacie, jeśli nadal jest live. Bo może nie ma.
Może prowadzę sam dla siebie tego live'a. Offline. Nie ufam już tym sprzętom dzisiaj. Sam sobie sprawdzę, czy mam live'a. Skoro nie piszecie, już kurwa nie wiem, czy ja go mam, czy go nie mam. Nie no, mam. Po prostu poszliście sobie. Dobra, idziemy dalej. Halo, kurde. Oczyściłem teren, ale nie włączyłem bezpieczników chyba. Skoro tu coś jeszcze mi nie pasuje. Co jest, kurde? Przecież przed chwilą nie było tutaj tych drzwi. Co tu się odjebało? Skąd się te deski tu wzięły? Ale i jaja. Serio? Co za pojebany dzień. Jakieś dziwne rzeczy dzieją. Gazi, jesteś tam? Aha, bo Gazi mieszka chyba w tym domu. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak klan, jak tran, jak waran, i trochę jak plan, i klan, i taki inny pan, i... Mogę wejść? Nie wolno, nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Ma tytuł Charlie. I cały jest o mnie i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy. I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. Super. To się dogadaliśmy. Gdzie
skocz, kurde, na ten pomysł. Tam zrzut był. Może by tak im go odebrał? Spadaj stąd. Nie twoja sprawa. A nie, to nie jest zrzut. To pomoc. Koniec z tobą, słyszysz? Co to kurde jest? O ty go mają. Nie skończyliśmy jeszcze! No dalej! Nie peniaj teraz! Nie peniaj. Ślam, nie peniaj. A nie mam jakiegoś lepszego sprzętu? O! Durka. Się coś szybko męczy. Chyba trzeba mu dodać do staminy. O ty. Ale nie wiem, czy się opłaca z nimi bić. Tracić apteczki. Ja myślałem, że to zrzut, a to jakiś pomoc jakiemuś kolesiowi. Walić go, niech sobie sam radzi. Idziemy dalej. Co się udało? W sensie co, że live'a odpalić, czy tobie coś się udało? Tak ci powiem, że jeśli chodzi o live'a, no na razie internet jest, ale coś tam szwankowało u nich. O, a może ja ich podpalę po prostu. Trochę ich tu jest. Ja ich podpalę, gadam, że ich podpalę. A się okazało, że sam siebie popaliłem. No udało się, ale no właśnie, nie wiem czy słyszałaś jak mówiłem. Te ścinki... Te ścinki były spowodowane synchronizacją pionową. OBS chyba nie bardzo lubi, jak ta gra miała 170 fpsów. I klatkowało. Jak dałem synchronizację pionową włączoną i mam stałe 75, to od razu idzie płynnie. No druga sprawa to internet, który się zmulił. To już jest inna bajka. Ale ja już pamiętam, że na pierwszym... Wypadł, kurde, wiesiek. Ja pamiętam, że na pierwszym live'ie też musiałem synchronizację pionową włączyć, bo jak miałem 170 fpsów i biegłem tam w tej całej wieży, to tak nie szło to płynnie. Więc ta gra chyba woli jak jest mniej, ale stałe, nie? No ja bym musiał format zrobić też, tylko mi się nie chce. Czekajcie, czymś tu się naprawiało? A, R-ką się naprawiało. To bijemy ich. Później będzie fajnie, jak będę miał umiejętność, że mogę się tymi flakami ich wysmarować i oni wtedy mnie ignorują, bo śmierdzę jak oni. Ale póki co... O ty kurde, gnoju ty. Na mnie? Z łapami. No ja nie robiłem z rok. Nawet jak wymieniałem kartę graficzną, to na początku miałem w planie,
sformatować, żeby to tak fajnie wszystko było, wiesz, na świeżo, nie? Ale stwierdziłem, że odinstaluję tylko stare sterowniki tym programem takim, co usuwa kompletnie wszystko, jeśli chodzi o grafikę, wpisy do rejestru i tak dalej. DDU coś tam on się nazywa. Taki fajny program nawet, nie? Często go stosuję. Znaczy, często, no... Jak mi się coś pochrzani z tymi, ze sterownikami, nie? Wafle już odpalam, bo nie ma chyba moderatora żadnego. Wszyscy śpią. No nie, jedna się obudziła, moderatorka. Właśnie, do mnie napisała, ale zanim ona tu przyjdzie, to pewnie już live'a nie będzie. No, ale to musicie join dołączyć, no właśnie. Pisać join, nie? Żeby dołączyć. Cześć, Grażyna. A ty czego tu? Sklep zamknięty jest dzisiaj, no nie widzisz? O, kurde. Dobra, z wami to ja nie walczę. No gdzie mi tutaj? Kurde, mówię, że zamknięte. Jeszcze duży tu jest. Zdobądź... Aha, czyli czekoladki zdobyłem. Idziemy jeszcze po film dla mamy Gaziego. Ale i tak do nich zadzwonię. Po live'ie zadzwonię do nich i powiem im, że... W sumie nie wiem, co im powiem. Fuck you. Coś wymyślę. Na spontanie. Ups. Nie, mów mi, że loteria też się zaczyna. Ups. Nie teraz. Ups. Charlie, C jak Charlie. Kurde, bez kitu się zaczęła loteria. Ja pierdziele, czemu dzisiaj się wszystko sypie? Co jest nie tak? A ty serio, no? Nie było zwycięzcy, weźcie teraz. Tak jeszcze się nie zrobiło. Nigdy. Albo wcale nie działała, jak się Stream Element zawiesił. Nie, ja to zbyt ładnie. Dzień dobry, jestem bardzo szczęśliwy. Nie, to tak nie można. To trzeba od razu z nimi, wiesz, po ludzku, nie? Czyli co jest, kurwa, z wami i z tym waszym pojebanym internetem? Tak chyba trzeba zacząć rozmowę. Dobra, teraz loteria się udała. Ale i tak coś mi nie pasuje. Był komunikat o rozpoczęciu loterii. Nie było komunikatu, że się skończy za 22 sekundy. Tylko od razu 11 i koniec. No ale to jest Stream Elements, nie? A wszyscy wiemy, jak on działa ostatnio. Mam cię. Więc... Trzeba mu wybaczyć. Tylko czemu, kurde, wszystko w jeden dzień się... Hans 3. Co to w ogóle za film jest? Hans 3. To wygląda jak jakiś, kurde, Janosik, trochę z Tarzanem pomieszany. I nie wiem, co jeszcze. I jest w dżungli, to może taki Predator. Niskobudżetowy. Hans 3. No dobra. Niemiecki Tarzan. Zamiast Jane to pewnie Helga jest w tym filmie. Dobra, idziemy dalej, nie? Idziemy do Gaziego. Tak liniarzowi, zawsze to chciałem zrobić. Aha, tu nie przejdę.
Zawsze chciałem skopać gniazda i nie ponieść konsekwencji. Witam, net mi nie działa. Adres proszę, a dzisiaj jak wiem. No właśnie, no nie wiem, czy wy byliście po tym, jak zaraz ja włączyłem ten internet, ale ja mówiłem właśnie, że zaproponowali mi 300 mega światłowód, bo prędzej miałem 100. Ale zadzwonili do mnie, że 100 już jest nieaktualna, że teraz najniższy, jaki u nich jest, to 300. 100 to już jest prędkość archiwalna. No i mam do wyboru albo zmienić dostawcę internetu, albo zgodzić się na te ich 300. Bo 100 już jest nieobsługiwana. I prędzej na tej 100 przez 3 czy 4 lata tylko raz nie było internetu, może przez godzinę. I to wszystko. Więc stwierdziłem, że... No co, no przedłużamy, nie? Umowę. Na nowych warunkach, na nowej masz prędkości i tak dalej. A teraz już 4 czy 5 razy taka Gazi akcja się wydarzyła, wygrywa. Więc... Brawa dla Gaziego! Więc chcę do nich zadzwonić i powiedzieć im, że kurde, no jakbym wiedział, trudno, że się takie cuda zaczną dziać na tym nowym internecie, to chyba bym wolał zmienić dostawcę. Chociaż u mnie w mieście za dużego wyboru nie ma i no nie wiem. Miałem już z kilkoma dostawcami przeboje. Ci są chyba najmniej problematyczni. Złapiesz się tej rury, czy mam cię przyspawać do niej? O. No. Jak opierdzielisz, to od razu zadziała. Nie masz wyboru. No ja ci powiem, że w sumie z drugiej strony teraz, jak tak pomyśleć, nie? Jak miałem od innych dostawców internet i u nich tam zawsze coś było posrane, nie? To w sumie ci są chyba też jedyni sensowni, mimo że coś tu się ostatnio u nich sypie, nie? I też nie mam zbytnio wyboru, nie? Tych wszystkich chyba ci są najmniej problematyczni, nie? Chociaż nie twierdzę, że są zajebiści, bo nie są. Ostatnimi czasy przynajmniej. Jeden jeszcze mobilny to tu gdzie... O, zwinność mi się podniosła. To jest jego dom. To możemy skoczyć. Dobra, przeskoczymy sobie tutaj. Stąd. Jedynie co? Jedynie jeszcze mobilny to tu, gdzie mieszkam. Innego światła. Aha. Ups. Hałas przyciąga, tak? Ale oni tu nie przyjdą. To jest Gaziego teren. Się nawet zombie boją przychodzić. No ja byłem cały czas zadowolony na tamtym, nie? No nie wiem, no oni też mieli ostatnio awarię, może po prostu coś im się, wiesz, krzani, nie? Nie potrafią tej awarii naprawić tak kompletnie. Może cały czas jeszcze walczą z tą awarią, nie wiem. Było zgłoszone, znaczy była informacja, na internecie dostałem, nie? Ale nie sprawdzałem później, jak ten temat dalej się tam rozwinął. Czy oni cały czas walczą z awarią, czy jak? Jaka różyczka? O czym ty draga? A ty chcesz ode mnie różyczkę? Co? Jaką kurde różyczkę? Co ty? Zaczynam się ciebie bać. Załza. Uspokój Cześć, go. Cześć, Gazi. On jest jakiś dziwny. A Dominiko strzegał. A ja nie słuchałem.
Dobra, mamy leki. O, to ja mu ukradłem te leki tak naprawdę. To mama jest Gaziego. Fajna, nie? Jak pierwszy raz grałem z kumplem w kooperacji i było coś takiego, że ja u góry tam tą... Ja u góry szperałem tutaj, nie? Szukałem wszystkiego, a on poleciał szybko od razu na dół. I słyszę, jak się cieszy, nie? Mówi, nawet tu kurwa nie schodź, nie? Ja mówię, czemu, nie? No jak zejdziesz, to padniesz ze śmiechu, nie? Ja schodzę, nie? A on tutaj tak sobie kucnął koło mamy i sobie zdjęcie z mamą chciał zrobić. Fajna mama. Mam czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Dlatego ja gram już teraz gościem, a nie tą babką. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. No zobaczymy, no. Mnie to, wiesz, u poprzednich dostawców internetu, wiesz, co mnie najbardziej wkurzało? Nie to, że była awaria internetu. Bo ja rozumiem, że to jest tylko sprzęt i on ma prawo nawalić, nie? I coś tam się ma prawo zepsuć. I to nie jest zawsze tak, że jednym pstryknięciem palca to naprawiasz, nie? To nie Hogwart, że czary-mary już działa, nie? Mnie najbardziej wkurzało to, że jak ja do nich dzwoniłem i zgłaszałem awarię, to oni mi zawsze wciskali, kurde, kit, że oni nic nie odnotowali, że u nich wszystko jest w porządku, że to na pewno wina mojego komputera, nie? Gdzie router w ogóle nie miał żadnej diody zapalonej, nie wysyłał w ogóle mi sygnału, nie? Bo nie odbierał też od nich, ale oczywiście zawsze było... chodziło o dołze. Zawsze to była wina mojego sprzętu, nigdy ich. I to mnie najbardziej wkurzało, że oni kłamali, nie? Bo jakby normalnie babka powiedziała, tak, mamy awarię, nie mamy pojęcia, jak długo to potrwa, no to ja bym takie coś zrozumiał, nie? Ale jak, kurde, słyszę, że mi baba próbuje wciskać kit i klepie tą regułkę, której tam się nauczyli na pamięć, jak wiersza na tych szkoleniach, nie? No to ja już od razu się gotowałem, nie? I wtedy nie było miło. Leciały niecenzuralne słowa, ona do mnie, że mam uważać na słowa, ja do niej, że dzwonię od siebie z mieszkania, jestem w swoich czterech ścianach i mogę sobie używać takich słów, jakich mi się spodoba używać, nie? No i była wojna. Ale przez takie właśnie głupie pieprzenie, nie? Bo mówię, gdyby normalnie powiedzieli, mamy awarię, jak naprawimy, to naprawimy, nie powiemy panu kiedy. No to dobra, no w porządku, nie? Czekajcie chwilę, napiszę to do Maszy. Dobra, gramy. Gramy dzisiaj, jak dobrze pójdzie. Jeśli nie będę nic z Maszką wieczorem robił, to tak. Ona na razie idzie na zakupy, jak wróci, to się tam odezwie do mnie, więc ja się z nią zgadam i spróbuję sobie ustawić tak wieczór, żeby i z nią spędzić czas i z wami najwyżej jeszcze też pograć. Także... A w ogóle właśnie, bo ty coś wczoraj pisałeś do mnie, że mam być na Discordzie wieczorem, bo mam ci w czymś pomóc, ale to w sprawach jakichś, nie wiem, w czym mam ci pomóc? Czy ty chcesz Stream Elementsa też ogarniasz, tak jak Dominik? I w tym mam ci pomóc, czy chodzi ci o stream? Aha, no dobra, no to wiesz, ja tam nie jestem jakimś ekspertem, ale tyle, ile będę wiedział, to ci pomogę, nie ma problemu. A Steam, nie stream. Steam, dobra. Przemyśl to. Zouza, i teraz się
nie będę mógł do wieczora skupić na niczym, nie? Tylko cały czas będę myślał, co mnie z nim czeka. Przez siebie. Cały dzień będę chodził skołowany. Co on, kurde, co on ode mnie może chcieć? Mam nadzieję, że oprócz nas na tym Discordzie ktoś jeszcze będzie, że nie, nie woła mnie na priwa, nie? Nie no, ja sobie robię. Spoko, jak coś to ogarniemy. Bo ja właśnie... Dzisiaj Dominik ma live'a, potem jutro go nie ma, bo jakieś tam mecze są, tak? A to od co on będzie oglądał? Polska, Niemcy? Chyba to, nie? Bo on też tam kiedyś się mnie pytał o te różne komendy do Steam Elementsa, który działa jak działa. Ale mógłbym mu tam właśnie te komendy wysłać i pomóc mu to zrobić. Piątek. Aha, bo dzisiaj jest środa, czyli on jest dzisiaj i jutro. I dopiero w piątek go nie ma. Okej. Okay. Mi się coś pokrzaniło. Dobra, gdzie ja idę? Zanieś leki Lenie, ale... Nie, nie zanosimy leków Lenie. Ja bym jeszcze chciał... Gdzie tu się wchodzi? Zadania. Układ z Rajsem to jest główne zadanie, to ja tego nie chcę. Dowiedz się, co się stało Bahirowi, ale to jest... Aha, to będzie we wieży, to nie. Napięcie. A może to pójdziemy zrobić? Albo rewolwerowiec. Rewolwerowiec pójdziemy najpierw zrobić, bo to jest chyba... To jest ten gość, co prowadził komis. To idziemy najpierw do komisu. Bahira z tą antyzyną fałszywą to później. Bo to i tak jest w tej. We wieży. Czy wy drugi raz z tej samej altanki wyłazicie? Wypadł z mojego muru. Chyba tak. Oni chyba z drugi raz z tej samej altanki wyszedł, nie? Prędzej tędy szedłem, to inny się wysypał. Bo jeszcze sprawdzałem, czy coś tam było ciekawego. Teraz tutaj gościu wypadł. Zabudowali, i żeby mógł wypaść po raz drugi. Aha! Okej, okay. Cześć Iwonka! Zostaw słodziaków, oni chcą tylko na browara cię zabrać. A ty się opierasz. Dobrze, dobrze, ja wiem. Iwonka w pracy? Czy się szykujesz do pracy? Bo ciebie też tutaj dawno nie było, kurde. Jakoś tak... Jak grałem w te wszystkie gry... To tak... Żeby to... Czemu tu ja mam iść? Tam. Żeby to nie zabrzmiało dziwnie, że faworyzuję, bo nie faworyzuję, ale... Ale kurde, jakoś tak... Dziwnie, jak ciebie nie ma. Nie muszę się starać, bo nikt tak nie czeka na moje zgony jak ty. A przerwę masz, okej. Okay. Czemu mi nie pokazuje tego komisu? No, dzisiaj wiem, że będzie. Ja, mi się pomyliło, że jutro jest piątek. Że on będzie dzisiaj, a jutro go nie ma. A on będzie dzisiaj, jutro i dopiero w piątek go nie będzie, nie? Mi się pokrzaniło. Wiecie co? Czemu ja na mapie nie mam... Znajdź broń dla Davy... Czemu tutaj mnie kieruje? Do wieży. Przecież broń dla Davida... To miałem znaleźć gdzieś tu w tym komisie. Nie, czy jak to jest? Czy mi się pokrzeniło coś? Wiecie co? Skoro to mnie kieruje tu...
A może ja nie wziąłem klucza od niego? Ja muszę z nim pogadać chyba najpierw. No już wiem. Ja muszę chyba z nim najpierw pogadać. I dopiero on mi da klucz do swojego komisu. Czy tam lombardu? No, do lombardu. Dobra, to zrobimy to. I później się tam wrócimy. Jutro masz wolne? No okej. W porządku. Dobra, idziemy. To idziemy robić reset. Punkt w ogóle mam do rozdania jeden. Chyba rozdany teraz. F7, F... nie. Dobra. Umiejętności. A dwa nawet punkty w zwinności. Co damy? Co to jest? Rzut judo, nie. Kopnięcie z wyskoku, o. Albo przeskok. Nie, kopnięcie z wyskoku damy. Chociaż przeskok też jest fajny. A tu? Wspomagacze, nie. To nie. Handlarz, kurde, kasa. Lepsze ceny u handlarzy. Ja tam od nich praktycznie nic nie kupuję, ale jak będę im sprzedawał, to chyba też są wtedy lepsze ceny. Dobra. O! Od razu lepiej. Iwonka nie jest zadowolona, bo teraz Legion będzie mocniej kopał słodziaków. Trafiłem. On spadł. Jeden lepszy od drugiego. Ale żyje, kurde, cheater. Zombie cheater. Dobra, idziemy. A to tu jest. Zostaw moją nogę. Nie gryź. Okej. Alkohol miała, dlatego taka zielona była. O ty gnojku. Chyba jej zaszkodził. Powinno być, że jak on leży, to on automatycznie depcze mu głowę. Nawet jak nie mam tej umiejętności, no przecież... Nie dałbym się tak chamsko ugryźć w nogę, nie? Zombiakowi. Zrobione. Dobra, teraz zrób to samo w drugiej podstacji. Dobrze, tak jest, kapitanie. Czym się... Escape'em? Nie. Czym tu się... Czym ja miałem szybki dostęp do... Tutaj. To trzeba rozmontować. Ja potrzebuję metalowych części, żeby sobie naprawiać te niebieskie. Co? Co byś chciał? Do Iwony przyszli. Iwona ma przerwę. Jutro ma wolne. No. Ten się patrzy. Serio? O ty! Ty walnęła mnie przez siatkę. Jak? Co za małpa. Dobra, idziemy na kolej... Tu jest gdzieś. Po drodze zrzut. Tu jest zrzut. A tu jest podstacja. Idziemy po zrzut. No wkurzyłem, ale ja nie myślałem, że ona mnie przez tą siatkę uderzy, nie? Podejrzewam, że ja jakbym rurką machnął, to pewnie bym nie mógł jej bić przez siatkę. A ona mnie... mogła. Siemano. Ja tylko przechodzę tędy.
impreza Iwony. I fajnie idziemy. Ale Iwonka tylko słodziaków lubi. Żeby mieć szansę być zaproszonym do Iwonki, to musisz być niezłym potworem. Na wasze zadzianki. Tak, mamo, dobrze. Pracuj, bo ja niedługo mam urodziny. Niedługo w sierpniu. I wiesz, i będę coś chciał na pewno, nie? Od ciebie. No chodź, koleżanko. Pentagram ci kupię. Oj, to mi się podoba. I ukradziono zrzut. Czyli nie dotarłem na czas. Trudno. A czy ja muszę tu coś zrobić? Nie. Ocaleniec zginął. Ocaleniec mnie nie interesuje. Dobra, zrzut ukradli. To ja mogę iść dalej. To trudno. A nie, bo tu jest safe house. Ja mogę sobie wyczyścić to. Dobra. Jak już jestem, to wyczyszczę. Bo tam mi się w sumie nie spieszy aż tak. Jak ja mam tego dużego zabić? Dopóki nie wyczyszczę terenu, to tu nie będzie bezpiecznie. O ty. Zaraz sobie jakoś poradzę z nim. Najpierw wyczyszczę tych. Pierdziele, tak wpadła tutaj. Wypadł mnie stąd. Dobra, tam muszę zamknąć też chyba siatkę? Nie muszę zamykać nic. Muszę dużego zabić. Czy mam gwiazdki? Nie mam. Chodź tu. Jakby to załatwić? Aha, bo tu lampy będą ultrafioletowe działać i... I tu nie trzeba niczego zamykać. Ja bym go piznął, ale... Coś mi się wydaje, że jak on mnie walnie tym... O właśnie. Wstawaj, Crane. Trochę złe miejsce do walki chyba sobie wybrałem. Tak będę go bił. A ten, jak on dziwnie nie wstał w ogóle. Lezie to. Szkoda, że nie ma beczek, które mógłbym wysadzić. Czy ja mam gwiazdki do rzucania? Mam! Ja sobie... O! Wykorzystam je. Ja i tak z tych rzucanych rzadko kiedy korzystam. Cztery. Potem dobiję go z rurki mojej, nie? Masz tą grę też? Ja chcę drugą część kupić, ale... Najpierw ogram jedynkę. O, zrobiłem to. Ogram jedynkę, żeby sobie wysłać na YouTube, bo ja pierwszą część przeszedłem chyba z 3 razy. Raz solo i 2 razy ze znajomymi. Skąd by się tu wzięliście? No przecież przed chwilą was tu nie było, bo ja tu biegałem i byście mnie atakowali. O. Co wy, skąd by się tu wzięliście? Hmm.
No, ale stwierdziłem, że zanim ogram dwójkę i wyślę sobie na YouTube, to przydałoby się ograć też jedynkę najpierw, nie? Przywróć zasilanie. Aha, no tak. Bo mi się tutaj te bezpieczniki, że ja sobie je pstryknąłem, to nic mi to nie da. Bo nie ma zasilania. Ale dobra, już sobie wybiłem zombiaków. Teraz tylko się wspiąć do góry. No. Dodatek mi się podoba. The Following. Jest spoko. Ale jak ktoś ma lęk wysokości, to... Ciekawe, nie? Czy jakby tak w grze patrzył, to czy na przykład byś zwymiotował na klawiaturę? Ja nie mam, więc nie mam tego jak sprawdzić, ale... To tak nie działa? No zobacz. Myślę, że działa. Ty masz lęk wysokości? Ja nie mam. Znaczy, podejrzewałem, że jakbym wlazł tak wysoko jak on zaraz będzie, nie? To też by na mnie wrażenie zrobiło, ale pracowałem jeszcze jak byłem w tym. Ile miałem lat wtedy? 19, 20? Po szkole. To sobie poszedłem u mnie w Malborku, jest cukrownia, nie? I jak była kampania, wiesz, po szkole zaraz od razu nie miałem pracy. To sobie poszedłem na kampanię i tam pracowałem na piecu wapiennym. I to on jest wysoki, nie? To jest trzecia najwyższa budowla w Malborku, bo pierwsza jest duża wieża w Zamku Krzyżackim. Potem jest komin cukrowniczy. I następnie jest ten piec wapienny, nie? No to tam łaziłem do góry i tak jakoś respekt czułem, ale nie miałem jakiegoś tam lęku czy coś, nie? Czy jestem za wysoko? No pewnie, że jestem za wysoko. Niepotrzebnie tak wysoko lazłem. Tu gdzieś jest ta skrzynka chyba. Tu jest. Najgorsze to jest na takiej wysokości, to jest podmuch wiatru, nie? Bo tutaj jednak już na takiej wysokości wieje i lekki podmuch i można i się może skończyć tragedią, nie? Dlatego się przypinają na takich wysokościach linami i tak dalej. To jest dobre, nie? W rzeczywistości tak zjeść po takiej linie bez rękawiczek, bez niczego. Kurde. Chciałbym zobaczyć ręce tej osoby. Aha. No, bez łap. Palce, kurde, nie twoje. O, nie ma tak sobie skoczyć. A mogłem tu na te worki, nie? Ale po co? Co jest? Dobra, tu już jest zabezpieczone, bo już jest zielony domek. Idziemy stąd. Oni będą tu co jakiś czas przyłazić, bo tu nie ma żadnej bramy, ale już to jest mój safe spot. Chciałem na budkę telefoniczną skoczyć. Ej, szukasz guza, frajerze? Zapisz się, kurde, później się z wami policzę, nie mam czasu teraz. Nie peniaj teraz.
Jeszcze przyjdzie na was czas. Brać go? Czy oni do mnie idą? Chyba nie. Czy tak? Nie, nie idą do mnie. A oni się z zombiakami biją. Dobra, może któryś z zombie jednego zabije i zostanie jeden i wtedy ja skorzystam na tym, bo pójdę tego jednego dobić i sobie tam zgarnę tą skrzyneczkę, przy której oni stoją. A póki co ja robię swoje. Nie wpierdzielam im się. Nogę złamać, no. Dobra, Alfie, dwie z głowy, została jedna. Jeszcze jedna? A nie miało być dwóch? Mi się wydawało, że dwie. Udaj się do centralnej. Ja chyba wiem, co to będzie. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Ja nawet z tobą nie zacząłem jeszcze. O, spadaj, kolego. Ludzie Rajsa. Cwaniaczki. O, pogadam od razu tutaj po drodze może z tym Davidem porąbanym. To jak będę miał iść, gdzie on jest tutaj, jak będę miał iść do tego jego lombardu. Ale mi się wydaje, że ja na poprzednim live jak grałem, też ja z nim gadałem. Najwidoczniej coś mi się pomieszało, skoro wciąż to zadanie jest do wzięcia tutaj, a nie na mieście już. Zapomnij o zrzutach i porozmawiaj z Raisem. Sprawdźmy. Chyba, że ja kurde go olałem, bo to... albo... nie wiem co... zrobiłem. Bo gadałem z nim, bo on tam ma taką gębę, że ja bym go za samą mordę odstrzelił od razu. Nie ufam mu. No, to jest ten od Antyzyny i tu jest gość. Znajdź broń dla Dawuda. To nawet nie jest Dawid, tylko Dawud. Ale gdzie ta broń? No to mi nie śledzi nawet tej misji chyba. Aha. No a skąd ja mam tą broń? Wiem, skąd broń mam wziąć. Nie ma na mapie. Teraz mi się przypomniało. Mam po prostu znaleźć broń. A broń można znaleźć w radiowozach. Dobra, to idziemy na miasto, szukamy broni po drodze. Na moście na pewno są radiowozy, ale na moście też jest dużo zombie. No ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo, nie? Dobra, to tak, zadania. Z powrotem tutaj, niech śledzi tą misję. Oho. No to sobie wybrałem porę dnia. Zaraz będzie noc.
Slumsy są spoko, ale starówka mi się podoba. A to co? Okna myję, kurde. W nocy. Pamiętam, że jakoś się tu przekradłem, tak na chama do nich. Ale nie wiem jak. Na wariata to zrobiłem. Musisz znaleźć główną tablicę. Jest w którymś budynku. Chyba, że... Tam była pułapka. Spróbujemy... się przedostać. Aha! Na razie ja wiem, jak się mogę przedostać. Na razie to jest łatwizna. Powiedzmy, że to jest łatwizna. Gorzej będzie później, jak już będzie zasilanie. Tu później już będzie prąd, więc już nie będzie tak wesoło. Sprawdzimy teren dookoła. Niedostępne za dnia, no właśnie. Tu się czymś sprawdzało. Nie wiem czym. Godzinę. Można było sprawdzić. Zegarek. Tylko nie pamiętam którym przyciskiem. C? Nie. V? Też nie. Z? Q? Nie. Dobra, to trzeba trochę poczekać. Najlepiej tak sobie sprawdzę w opcjach, nie? Nie wyjście. Opcje. Sterowanie. Przypisanie klawiszy. To jest ruch. Akcja, ekwipunek. Inna. Nie ma? Współpraca, czat, to nie. Łowca, nie. Nie ma? Na pewno którymś się sprawdzało godzinę, tylko teraz nie pamiętam którym. O, sprawdzimy coś. Ona mi może? Ja jej nie. To głupie. No to muszę chwilę poczekać w takim razie. Nie działa na was, nie? Ale na tych drugich już tak. O, zegarek piszczy, nadchodzi noc, ten szpagaty robi. 20.59, 21, mamy noc.
To jest takie porąbane, nie? A czemu za dnia nie mogłem przełączyć? Przecież to tylko, włączniki, nie? Szryjcie blond, popieprzeńce. To było zajebiste, Crane. Ale się będą smażyć teraz. Ja muszę stąd wyjść. Teraz musiałbym ich... Teraz musiałbym ich wprowadzać w to. Dobra, ja się prześpię, żeby był dzień. Ale nadal będę mógł ich chyba wciągać w te prądy. A nie. Dobra, teraz by się przydało skombinować rewolwer dla tego palanta. I iść z tym wszystkim do wieży. Odebrać klucz. Ktoś tu jest do uratowania, gość. Jeszcze wyżej? To handlarz może na dachu stoi. Pewnie ta. Olać go. Handlarz mi niepotrzebny, póki co. Na most musiałbym iść chyba. Tam jest największa szansa na radiowozy. Tylko, że tutaj tych palantów też jest dużo, no ale coś za coś. Mam petardy, może zdążę. Teraz tak, namierzyć radiowóz. Szaman. Szaman się obudził. Siła. Ogłuszenie mam. Dobra, to dam. A tutaj? Co to jest? Mistrz rzemiosła. O, to jest spoko. No dobra, teraz... Chyba tam był radiowóz. Tak mi się wydawało. Mały.
pewnie, nawet dwa. Dobra, mamy nawet dwa. Dwa giwery, czysto po polskiemu. Tak, kurde, dwa giwery. Dwa pistolety mamy. A jeden dla mnie. Fioletowy chyba sobie zostawię, a dam mu niebieski. Chociaż w sumie ja nie korzystam z pistoletów, bo to za dużo hałasu robi. Więc może... Nie. Władowałem się... Dam mu jakikolwiek, po prostu mu dam. Jaki gra mu zaoferuje, taki dostanie. No, tak. Iwona to by powiedziała, nie no, przecież on chciał cię tylko przytulić. On chciał tylko cię na piwo zaprosić. A ty udajesz niedostępnego. No ale to jest Iwonka. Ona zawsze mi najlepiej życzy w grach. Bo ona... Ona chce, żeby licznik moich zgonów, nie wiem ile mam, ale sprawdzimy. Licznik moich zgonów. Aha, Stream Elements się wysypał. Zajebiście. Jesteś najlepszy, Stream Elements. No, ale ona by chciała, żeby licznik był do pełnego 200, bo co 100. Zapomnij o zrzutach i porozmawiaj z Raisem. Co 100 zgonów, tutaj są punkty rozdawane, nie? Wafelki jej ukochane. Tylko to się liczy. Dobra, kolego, gdzie ty jesteś? Tutaj. Ale... chwila. Weź fałszywą antyzynę. Zaraz. Ja pierdziele, bo ja jej jeszcze nie podniosłem. Wziąłeś jakieś gówno. Ja z nim tu gadałem, a nawet nie podniosłem jej ziemi. Proszę cię, potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę. Dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Więc dobra. Powiedz, skąd to masz. Yusuf, to jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Zawołam doktor Lenę. To idziemy do doktor, idziemy do tego z giwerą. To jest tutaj, po sąsiedzku. Siemano. Nie przemienia się, masz, ale potrzebuję lekarza. Proszę, to jest obiecany klucz do dawaj. Mojego lombardu. Wiesz, kiedyś był najlepszy w mieście. A jak już mówimy o lombardzie, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Chciałbym, żebyś mi stamtąd coś przyniósł. I tak tam pójdziesz, no nie? Co takiego? To jest... Tylko się nie śmiej, okej? Okay? Figurka Raya McCalla. Wiem, że to brzmi głupio, ale... Mój syn ją bardzo lubi. Ray McCall? To chyba jest ten rajdowiec, nie? Oni się tu podniecają nim. Dobra, jaką giwerę mu dałem? Fioletową mu dał. Nie dał mu tej gorszej, niebieskiej, nie? Fioletową. No ale dobra, niech ma. Ja i tak z tego pistoletu nie będę korzystał. Antyzyna fałszywa. Idziemy do doktor. Jeszcze niżej ona jest? Gdzie ona ma swoje biuro? W piwnicy? No nie działa, kurde, no to jest... Lepiej rzuć na to. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, kiedy oni w końcu zrobią tak, że już będzie wszystko okej. Z tym Stream Elementem. Codziennie coś, nie? Jednego dnia jest tak, że działa wszystko, na drugi dzień coś tam się posypie. Kupił od Yusufa, jednego ze zwiadowców. Na pewno tego tu nie produkuje. Ktoś go musi zaopatrywać. Pogadam z Yusufem. Im szybciej, jednego dnia nie działa SO, innego dnia nie działają loterie. Kolejnego dnia nic nie działa, a jeszcze innego działa wszystko, nie? To jest właśnie najdziwniejsze.
że skoro jest taki dzień, w którym działa wszystko, to czemu na następny dzień znowu nie działa, nie? Co, oni tylko tak na chwilę to naprawiają? Czemu ta Lena jeszcze chciałaby ze mną gadać? Aha, bo ja już mam. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dobra. Dzięki. Właśnie. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Tak, siedzi na kanapie. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Wkurzyć ludzi? A no to skutecznie. Jeśli to o to chodzi, to skutecznie. To chociaż coś dobrze robią. Bota nie potrafią ogarnąć, ale jeśli chcą nas wkurzyć, to plus dla nich. Yusuf, kolego. Czy ja mam cię tam na dół zrzucić za te podróbki? Witaj w domu handlowym Yusufa. Jeśli trudno coś znaleźć, musisz tak... znaleźć Yusufa. Zobaczcie, jak on jest na... mieszka na dachu, wystawiony na słońce, a blady... Cóż, ale rzeczywiście. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir, powiadasz? A ja znam tego... Bahira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? No w ogóle jest jakiś on... A właśnie kupiłem 10 apułek od tych gości. I nieźle im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Yusuf? Kończy mi się cierpliwość. Koło apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa. Nawet niektóre prawdziwe. Chyba z apteki. Nawet niektóre prawdziwe. Są też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nawet. Nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy. Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. Fajna melina tam musi być, nie? Nawet niektóre prawdziwe mają. A cała reszta? Jak ty w ogóle wyglądasz? Ty wyglądasz jak zombie, tylko tyle, że mówisz. Co z tobą jest nie tak, chłopie? Ten obrażony. Dobra, idziemy dalej. Ja to tutaj normalnie jest. Karierę robię w tym budynku. Nikt mnie nie lubi tu, ale tak ma być. Aha, tu jest chyba moja przybieralnia, nie? Nie, to nie tu. Tu. Giverę podłożymy. I to wszystko. A te zielone rurki... A czemu ja mam? Aha, bo on chciał to odłożyć. Ja bym... to rozmontował. Te zielone. Zielonych to się nie opłaca. O. Później muszę sobie stworzyć jakieś tam te z tymi prądami i tak dalej. Na razie jeszcze na tym etapie gry nie potrzebuję jakiejś super broni. Sierpy mi się podobają. Sierpy są fajne. Kurde, fajnie im się głowy obcina. Albo maczety. Dzięki za zapasy. Jakie zapasy? To ja coś miałem dla ciebie? Jakieś zapasy? Kija nie chcę. Chociaż wezmę kij. Patrzcie na to, nie? Gdzie jest ten kij? Zwykły, klasyczny kij baseballowy wykonany z drewna, ale w momencie, kiedy go rozmontujesz, dostajesz metalowe części. Raisa przy zrzucie, co? Nie wiem, co... Imponujący wyczyn, co nam dają. Gwoździe chyba ktoś powbijał w tego kija i ja je odzyskałem właśnie. Sprawdź aptekę, czy ja mam jeszcze jakieś zadanie? Mam jeszcze zadanie. Zadania, rewolwerowiec. Zanim pójdziemy zabić ich, bo to się nie skończy na rozmowie, pójdziemy sobie do Lombardu. Odzyskać tą figurkę, a cała reszta, jaką znajdę, jest dla mnie, więc...
Może jakieś ulepszenie do broni się znajdzie, sobie tam stworzę jakiegoś kościołamacza. Ja mam zadanie wymasować załzę. Ja. Aj, TS. Ona, kurde, znajdzie jakiegoś baseballa. Jak ona cię wymasuje, to ci się odechce. Ale mi się zawsze jak z Dominikiem gram, znaczy gram z wami, albo na przykład jak nie gram i Dominik gra z wami i ja was oglądam, nie? Zawsze z Dominikiem mamy bekę. Wasz duet to jest normalnie coś niepowtarzalnego, nie? I te wasze rozmowy zawsze, takie, zawsze z zadziorem takim, nie? Coś wspaniałego. Dobra, którędy mam tu wejść? No pokazuje, że... Nie, to nie tu, kurde, ja się głupi patrzę na czerwony, bo tam jest problem. A to mnie nie dotyczy. Tu jest mój cel. O! Tu jest mój cel. O nie! To z rurką przyszła już. Ja wiem, że wy się lubicie. A to fajnie się ten słucha tak, nie? Jak wy dyskusję prowadzicie między sobą. Dobra. Chyba mamy problem. Muszę się posiłkować. Dobra, tu nie ma nic. No idź stąd, Halina mi... Daj mnie spokój. Dobra, ja wejdę tu. Już szukam. Baseballa, no. A ja mogę ci pożyczyć, zobacz, ja mam... Zobacz, jak ja mam fajną, mam rurkę. Wodociągową albo zwykłą, którą chcesz? Która daje większe obrażenia? Ta. Wodociągowa. A może byśmy sobie tą jedną, o właśnie, ulepsz, F6. Może byśmy ulepszyli sobie. Damy... Berserkera na przykład. Daje mi do uszkodzeń i do trwałości. Albo nie, tytana. Nie, to tylko to. To tylko wytrwałość. To nie dajemy tego. To olać. Później, jak już będę miał jakieś tam elektryk czy coś takiego, to chyba wtedy sobie... Chyba, że... A, F7 stwórz. Właśnie. Bo ja mogę sobie stworzyć. To jest lepsze. Pociągowa. Pijawka przemysłowa, to potrzebuje broń do walki wręcz. Jakąkolwiek. To wszystko mam, ale... Stworzymy? Hydroelektrownię stworzymy? O, dobra, niech jest. Jedno mogę mieć. I teraz tą zmodyfikowano. O. O, mam. Dobra. A póki co zbieramy. Właśnie tutaj jest... Ten lombard jest fajny, bo tutaj dużo tego wszystkiego jest dla mnie. Rurki zabieramy, zaraz to będziemy wszystko przerabiać. Patrzcie, to jest... Jestem teraz w raju. Wszystko dla mnie. Oprócz figurki. Figurka jest dla... A to jednak jakiś rewolwerowiec jest, a ja myślałem, że to jakiś kierowca rajdowy czy coś. Ten cały rejd, jakiś tam
Jeszcze źle pójdę. Pijawkę mam w domu. Ja też. A jak jeszcze jej matka przyjdzie, to kurde, to jest pijawka i odkurzacz wtedy. Dobra, rozmontujemy to wszystko szare. To mi niepotrzebne. Młotek dekarski. Kurde, młotek dekarski fajny, ale jak on by był niebieski, to by było zajebiście. Ale on nie jest niebieski, on jest zwykły. Dobra, jest okej. Okay. Wszystko stąd zabrałem. Tam jeszcze są jakieś przedmioty. Kasa. Notatka. I schemat jakiś pomarańczowy zabrałem na coś. Coś będę mógł tworzyć. Jeszcze nie wiem co. Tu gdzieś jest safe house do wyczyszczenia. Od razu byśmy to zrobili. Pijawka. No. Zajebiste określenie. Albo zrzut, dopóki nie ukradli. Może po zrzut pójdziemy, walić ten safe house. O, młotek dekarski zielony, już lepszy. Idziemy na zrzut chyba, nie? Pewnie, że idziemy na zrzut. O kurde! Dobra, nie widzieliście tego. Uwaga wszyscy, mówi Brecken. Jeśli ktoś spotka Dauda, niech szybko sprowadzi go do wieży. Dauda? No, to jest gość, któremu ja dałem broń. To będzie, i będzie przeze mnie, nie? Że to moja wina, bo ja mu dałem broń. No bo mu dałem. W sumie, ale nie po to, żeby strzelał do ludzi w wieży, nie? Oho! Ja muszę sobie odblokować w zwinności ten skok taki, że z przewrotką, bo ja się zabiję za którymś razem. Czego? Słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie piolki fałszywej antyzyny. Tak. Brecken gotuje się z wściekłości. To niech się gotuje dalej. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. To śmiertelna trucizna, Crane. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Rozumiem. Czemu się nie nadział na to, tak jak zombiaki? Co? Daje, nie? Kurde, po kościach. Prądem. Sens już tak, ja się szybko męczę i te czasami... Nie skończyliśmy jeszcze! No. No i się nie... I oni się nie... Oni się nie nadziewają. To jest głupie. A jakbym im ten rzut po prostu... Patrzcie. Nara! Jak się czujecie z tym? I po co ty pilnujesz tej skrzyni? Ona pusta już jest, debilu. Stoją i pilnują pustego kontenera. No to bez sensu, żebym ja tracił, wiesz, apteczki, broń naprawiał, która mi się psuje, jak ich bije, nie? To oni tam dalej stoją. Tak, chłopaki. Dobrze wszystko? W porządku? Dobra, idę stąd. To ja nie będę z nimi walczył, ja będę takie numery im odwalał. Odciągnę ich po prostu od skrzyni. I potem szybko ją otworzę. I tyle. Niech sobie tam stoją dalej, nie? Debil. Ale powiem ci, kurde, to jest, że pierwszy raz coś takiego zrobiłem.
To jest moje czwarte przejście tej gry. I jeszcze czegoś tak, jeszcze czegoś nie zrobiłem takiego, nie? Kij do krykieta. Nie, nie chcę. Dobra, daruj sobie. Gdybyśmy mieli więcej pułapek na mieście, łatwiej byłoby podróżować. No trochę mnie obili. Tylko, że ja chciałem tego jednego skopać i nadziać na te kolce. Nie wiem, czemu on się nie nadział. Zombiaki się trochę inaczej zachowują, nie? Zombiak nie stawia za bardzo oporu. On dostaje kopa i leci. Co tam się stało? A ci tutaj widziałem, że równowagę utrzymywali. Nie dało rady ich tak wbić tam. Sprzedaj wszystkie dobra. Algi, ja nie mam alg. Dobrze, że nikogo nie zabił. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam z tym breakerem całym. Jeszcze raz, nie mogę. Co się stało? Gdzie jest Dawood? On uciekł. Do tego zabrał mojego synka. Powiedz mi, co się stało? Od tygodni chciał stąd odejść, ale ja uważałam, że to zbyt niebezpieczne. Sprzeczaliśmy się o to. Potem I ona wzrok ma, też broń, w sumie od niej uciekł. Zabrał wszystkie pieniądze na jego i miejscu. Porwał Samiego. Zabrał mojego syna. Wiesz, dokąd poszedł? Powiedział, że wie, jak się wydostać, ale nic więcej nie wiem. Nie chciał mi powiedzieć. Ja... Jak on mógł to zrobić? Skąd wziął broń? Przepraszam, to moja wina. Powiedział, że potrzebuje broni, żeby was stąd wydostać. La la la. La la la, Dawood mnie nie chce. La la la. Nie chciał la, la, la. Mnie już od lat. Teraz ma już wszystko, czego chciał. Odzyskam twojego syna, Salmo. Nie wiem jak, ale to zrobię. Tak, kurde. Wszystkim pomożemy. Dobra, tak, inwazja mnie nie interesuje. Znaj wroga swego, to są te. To dopiero na starówce się zacznie. Udaj się na stadion. Nie kojarzę. Aha, bo to są powtarzalne z DLC. To nie. Robimy to. Sprawdź aptekę. Idziemy do apteki. I później chyba trzeba zacząć układ z Rajsem. Dawood, odpowiedz mi! Odpowiedz mi, skurwysynu! Nie ma potrzeby krzyczeć, Kane. Próba podążenia za mną też jest bezcelowa. Powiedz Salmie, że mi przykro. Nie miałem wyboru. Sami będzie bezpieczny. Przysięgam. Czekaj, nie! Dawood? Salma płacze. Gdzie jesteś? Niech to szlak. Cześć, Maszuś. Salma płacze, kurde. Tylko ciekawe właśnie, czy płacze, że zabrał jej syna? Nie, ona nie płacze za synem, to jest tylko takie pozory. Ona wspominała, że zabrał wszystkie pieniądze. Ona za kasą płacze. To jest kobieta. Ona na pewno. A wiadomo, nie wypadało mówić moje pieniądze. No to musiała płakać za synem, ale wszyscy wiemy, jaki jest naprawdę, nie? O kurde. Maszuś, ale ty jesteś wyjątkowa. To się ciebie nie tyczyło. Aha. Ona wie, kiedy przyjść. Ona wie, kiedy przyjść. Ja zawsze sobie, kurde, narobię kłopotów potem. Maszulku. Przepraszam. Tylko daj. A ci dalej tu są, nie, to są ci sami, co... To tu było, nie? Tylko, że nie ma już zrzutu, bo ja im ukradłem go. Brać tego gnoja! O! Jak? Aha! Bo ja nie mogę jeszcze ich bić, ja muszę z nimi pogadać. Chyba dopiero teraz będę mógł ich bić. Słyszałem, że sprzedajecie antyzmę. A ja już chciałem od razu ich kłuc. Ktoś to powiedział, ptaszki ciekały? Ta sama osoba, Diabeł, która powiedziała mi, że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe fiolki. Gówno? Moja receptura jest 50 razy lepsza od tego. Patrz, to jest Gazi, tylko że w okularach. Nie tylko utrzymujecie przy zdrowiu, ten sam model gościa. Super siłę.
niezwykłą szybkość i laserowy wzrok. Gdybym chciał. A są w ogóle diabły włączone? To już koniec twojego handlu, Bento. Sklep jest otwarty, nie? Yusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. Tak, Yusuf miał rację. Już kurwa nie żyjesz. Ej, mamy gościa. O ty. Dobra, zabawimy się. Ja mam plan. Mam plan się władować w Teski. Żeby ten nie rzucał we mnie nożami. Nie rób sobie jaj, złaź! Czekam na ciebie! No nie bij mnie. No nie gadajcie, że mnie zabije jeszcze. No i tak mnie będzie okładał? Czego się boisz? Siema chłopaki, czekajcie, bo ja się kurde zamotałem trochę. No i... Jego nie odbijam, nie? Jego nie mogę tak skopać, tak jak zombiaków. Przekombinować. Czego się boisz? Spróbuj się ze mną jak mężczyzna. Czekaj, czekaj, trzeba co? Pętli dać. Aha, w pętli. Mi się wydaje, że to by trzeba było może, wiesz co, jeszcze podgłośnić. Dobra. Ja nie mogę się bronić. To jest najlepsze. Ja nie mogę blokować ciosów tak jak oni. Czy mogę? Nie, nie mogę. Ja mogę tylko uniki robić. A ja bym chciał na przykład też blokować ciosy. Nie rób sobie jaj! Właśnie! Czekam na ciebie! No, bo oni blokują. To jest do dupy. Ja mówię. To na tyle cię stać? Tak, chodźcie. Nie działa, Maszuś! Stream Elements! Znowu oczywiście się wiesz. Masz. Tamtego już nie ma, a przynajmniej... Nie, udało mu się! Udało mu się, bo wyszedł stamtąd. No, oni robią takie uniki. Ja takich rzeczy nie mogę robić, nie? Ten tutaj też żyje. Jebany. Nie przypinaj, mam live'a, gnoju, ty. Jebany, powtórzył jeszcze raz. Pod górkę mi robi. Jebany. Tu jestem, no dawaj. O, i to na przykład, czemu to nie, czemu tego nie dostał w łeb? Przecież to był cios zabójczy powinien być. Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Ja tam nie będę się z nim bił, ja ich okradnę. Tak jak tamty. A bo dobra, tu już muszę walczyć, bo nie wyjdę. Nie lubię tej walki, to ta walka jest tak porąbana. Aha, ja w ogóle musiałbym naprawić tą rurkę. Może dlatego. Może teraz będzie lepiej. Ale ich nie razi tak jak zombiaków, nie? Nie mam już apteczek. Ale mam coś śmierć. M-
Mówiłem, nie przeklinaj. Dobra, jeszcze jeden. A tamten walczy z samym sobą. To niech se walczy, tego nie mogę zabrać. Młotka też nie mogę zabrać? To co ja noszę? Nie no, czemu nie mogę młotka zabrać? Mogę. Tu był jeden zblokowany, już go nie ma. No nie ma, i maszka, nie działa to, bo to jest wszystko, te wszystkie komendy są spod tego. Spod posranego Stream Elementsa, który się wiesza i nie działa. Nie działa Tuli, nie działa Ball. Iwo, o, możesz, najwyżej do Iwony chyba możesz. Jak dasz wykrzyknik Iwona i pytanie do Iwony zadasz. Wafle prędzej działały, ale coś były z nimi problemy też. No, teraz już nie działa, nie? Wiesz jak było prędzej? Pierwszy raz coś takiego widziałem. Bo normalnie wafle albo działają, albo nie działają, nie? A było coś takiego, że loteria się odpaliła. Dojechało do 22 sekund i się zwiesiło. I nie było zakończenia loterii. No. Tak jakby sypnęło się w trakcie trwania loterii, nie? Nie dokończyło. Wszystko jest jakieś... Dobra. Bo zginę. Zginę. A ja nie mam apteczki. Muszę sobie porobić. Ekwipunek. Nie ekwipunek. Plany. Elektryk, zapalniczka, jakieś takie rzeczy. Dobra, nocny łomot mogę zrobić, ale nie chcę. Apteczki sobie zrobimy. No właśnie, nie będzie można zgonów liczyć, bo nawet komenda zgony. Chciałem sprawdzić, ile mam aktualnie zgonów. Też nie pokazało, bo oczywiście Stream Elements ma dzisiaj wolne, nie? A ty jesteś jeszcze w domu, czy ty już... Czy gdzie? Czy już wróciłaś z zakupów, bo ja nie wiem teraz. Petardy nie potrzebuję, mołotowa nie potrzebuję. Chociaż w sumie mołotowy mógłby się przydać. A w domu? Dobra, mołotowy sobie zrobię, dwa. Bo czasami jak będzie skupisko tych palantów, to sobie ich spalę. A póki co, zabij bandytów. Aha, czyli ja muszę ich zabić. Tak? A czekaj, sprawdzę. Ty, kurde. Ja mam pościolone łóżko. O, ale pięknie dostał w łeb. No, nawet nie próbuj. Aha. Kolego. To walka, to chyba boss jest. Boss apteki. Nie wiem jak on to trafił, ale... Poraziło go jednak. Lena, tu Craig. Bo później jest coś takiego... Powiedz Brekenowi, że nie będzie już więcej podróbek. Pod łóżkiem, żeby złapać za stópki i straszyć. Z tobą w porządku? Nic Maszka. Mnie jest, ale Yusuf ich ostrzegł. Wiedziałem, że przyjdę. Obawiałam się tego. Ty nie musiałaś się chować pod łóżko, żeby mnie straszyć. Wiesz, o co jeśli mi chodzi. Jeśli wróci, pogadam z nim po swojemu. Właśnie, on tutaj został porażony, bo wlazł chyba w kałużę. I to spotęgowało. Bo potem jest elektrolit, można elektrolitami najpierw rzucić, a później porazić i to wtedy potęguje, nie? Dobrze. Maszuś, wiesz, że do DBD jest ten? Wyszedł wczoraj, update.
Dobra, wszystko mam stąd zabrane. A tam coś zielonego jest. Broń gościa? Gdzieś tu widziałem. A, jest broń. No, młotek. Zabieramy. Zaraz się go rozmontuje. Przedstaw się Rajsowi. No właśnie, bo teraz już chyba musimy iść do Rajsa, bo nie mam żadnych zadań pobocznych. Idziemy. Idziemy do Rajsa. Nie podoba mi się to. Nie lubię, jak wino ja, ale... Aha, może sobie rozdamy poziom przetrwania. Co tu jest? Nauczy się wykorzystywać miejsce w plecaku. No to to by było ok. No tak, bo w sumie tu nic więcej nie zrobię. Te gwiazdki to mi tam nie są mi tak potrzebne. Idziemy do Rajsa w takim razie. Szybko się skubaniec męczy. Trzeba mu do zwinności jednak dorzucić później. Zabawa to się zaczyna... To jest... Przeszedłeś tą grę, nie? Też. Albo tam jakoś byłeś dalej. Zabawa to się zaczyna, jak już ma się kotwiczkę, nie? I można się tą kotwiczką wciągać. To się fajnie... A, ty nie przeszedłeś jej. No, ale potem jest taki skill, że się ma kotwiczkę taką, nie? Z lintą. To jest dopiero impreza wtedy, jak zapierdzielasz. Się wciągasz na jakieś budynki. Okej, Rahim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Ja nie będę się podkradał, ja będę normalnie do nich szedł. Przyda ci się. Ale... Znowu musimy rozmontować te zielone szajsy. Nie strzelaj! Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Brecken. Co ty tam wiesz? Dupek zwierzy? Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem. A nie można. A nie z jego przydupasami. Przypuśćcie go. To u mnie linki są zablokowane. Znaczy, no wiadomo, moderator może, ale... Ale to moderator. Ale możesz mi wysłać na Discordzie. Na prywatnej tej wiadomości. Bardzo dawno. Albo. Dlatego też tak albo mnie tu. Zaskoczyło. Aha, dobra, no tak. Steam Elements nie wyślę. Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Ale jakby co, to link do mojego DC też jest pod tym, nie? W informacjach tutaj, piekło Legiona. Wystarczy kliknąć. Bo niestety na czacie teraz nie będzie. Moja lewa czy twoja lewa? Po tej cutscence, jak już tutaj sobie pogadamy, zakończę live'a. Chcę dobić bo jest targu. 14, ja pójdę targu. Na obiad. Za antyzynę pewnie przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi. Gdyby nie te problemy, to pół twoje godziny organy. Dłużej by było, nie? Potrzebne mi jest i to, i to. Ale. Gadaj z Karim. Nie ma lekko. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Domyślny. No, zobaczę sobie zaraz. No, ale broń mogę zabrać. Ręki nie chcę, ale broń zabierzemy, nie? I cyk, już mam metalowe części. Dobra, zabierzemy od niego zadania. I tutaj zakończymy. Tak więc...
Rozmawiałem z Raisem. Na następnym live będziemy je kontynuować i robić. To właśnie on wystawił do wiatru Gierę. A teraz muszę robić, co mi każe. Nie tylko dlatego, że mam taką misję, ale też dlatego. Teraz musimy się podlizywać, co? Wytłukę was kiedyś wszystkich, zobaczycie, ale na razie nie mogę. Gówno! Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach, w Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. Widziałem, jeden stracił rękę. Chcesz do nas przystać? Bez jaj. Nie wytrzymasz 5 minut. Ja nie wytrzymam 5 minut? Panowie. Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt majordomusa Raisa. A przynajmniej przydupasem numer 1. Karim polecił mi naprawić dla... Ze mnie się śmiał, a sam nie lepszy? Ale że co, kto? Bo nie wiem teraz, o co chodzi. Czy to ma związek z klipem, który mam obejrzeć? Dobra, skontaktuję się jeszcze z GRE. Dobra, obadam. Skontaktuję się z GRE na tym wagonie i tutaj zapiszę sobie stan gry i koniec. Idę jeść. A co do wieczora, to wtedy dam ci znać na Discordzie. Jak sobie z Maszą jakoś, nie wiem, ustalę. Crane. Zaraz. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. No i dobra. I to by było na tyle. Do anteny to już pójdziemy sobie na kolejnym live. Gdzie tu się zapisuje? Ja bym chciał zrobić zapis. Czy to... To się chyba samo zapisało. Dobra. To tak. Póki co dzięki za uwagę. I tyle, nie? Dzisiaj raczej nie będzie drugiego live'a. Chyba. Chyba, że Maszkę namówię na DBD. Bo jest, ona ma wolne, a jest update był wczoraj. Jak będziemy grali w DBD i to może zrobimy z tego live'a. Ale nie obiecuję, także na razie spadam i tyle. Na razie, trzymajcie się.